bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Byśmy mogli godnie uczestniczyć w tej najświętszej ofierze, najpierw wyznajmy, że jesteśmy grzesznikami. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem, myślę o to, uczynkiem i zamykam. Moja bardzo wielka przekładam najświętszą Marię i Zaszczycicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga. Chwała na wysokości Bogu, chwała na ziemi Bogu, ludziom dobrej woli, chwała się. Very good.
bo już umarli ci, którzy czekali na życie cielesne. On więc stał, wziął dzieci i jego matkę i wrócił do siebie z Izraela. Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaus, miejsce ojca swego Herodu, chciał się tam iść. Otrzymawszy zaś leśny nakaz, udał się w stronę Galilei. Przybył do miasta samego Nazaret i tam poszedł. Tak miało się spełnić słowo proroku. Nazwany będzie Thank you.
jubilatów 65-lecie świętujących, później 60-lecie, 50-lecie Kościoła, każdą 5-lecia, więc bardzo proszę, bo można wyjść teraz na środek jubilanci, żeby bliżej do mnie podchodzić, kiedy usłyszycie swoje nazwiska. Zapraszam, powstanie wszyscy. Marianna i Wacław Ciężkowscy, rocznica 65. ślubu. No dzieci najstarsi jubilanci. Starożytna Zofia i Edward Barbara.
30. rocznica ślubu Hanna i Maria Pijackiewicz-Orbiego. 30. rocznica Agnieszka i Bogdana Żołkowscy. 30. rocznica Irena i Zbigniew Jurkowscy. 25. rocznica ślubu Joranna i Daniel Żołkowscy.
i macie szczęście. Jaka rodzina, o! A jeszcze nie wszyscy. Jeszcze nie wszyscy. Wielka rodzina. Dziękuję serdecznie. Słychać TV.